Dzień dobry, w piątek 9 kwietnia w aktualnościach witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. W dniu 10 kwietnia, czyli w sobotę o godzinie 8.41 na terenie całego województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Zgodnie z przepisami podczas takiego treningu zostanie uruchomiony 3-minutowy ciągły dźwięk syren. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Pierwsze dni bieżącego tygodnia przyniosły dość dobre informacje dotyczące zakażeń koronawirusem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że pandemia ustępuje. Tak jednak nie jest. Dwa ostatnie dni potwierdzają, że obecnie jesteśmy na szczycie zakażeń i zgonów. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 29 tysięcy nowych zakażeń. Stwierdzono aż 768 zgonów z powodu koronawirusa. W naszym województwie wczoraj wykryto prawie 1000 przypadków choroby i odnotowano 25 zgonów. W województwie pomorskim stwierdzono ponad 1300 przypadków zakażeń i 47 zgonów. W powiecie szczecineckim wykryto 42 nowe przypadki choroby i niestety kolejne dwie osoby zmarły. W powiecie czuchowskim odnotowano 30 przypadków choroby i jeden zgon. W powiecie złotowskim stwierdzono 27 przypadków zakażenia i jeden zgon. Chociaż szczepienia idą pełną parą, to jeszcze daleko do osiągnięcia odporności populacyjnej. Na razie obecne obostrzenia przedłużono do 18 kwietnia. Obłożenie łóżek szpitalnych przekracza już 80%. Podobnie jest z wykorzystaniem respiratorów, a to są parametry niebezpieczne. Nie zapominajmy więc o stosowaniu się do obowiązujących zakazów. Dystans, dezynfekcja maseczki i wietrzenie pomieszczeń to obowiązujące minimum. Warto też pamiętać, że częste mycie rąk również chroni przed zakażeniem. Samorządowcy z naszego województwa podpisali wspólnie z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem apel do rządu Rzeczypospolitej o pomoc. Starania o dodatkowe pieniądze mocno wspiera Konwent Starostów województwa zachodniopomorskiego. Bez wsparcia finansowego w większości gmin grozi trwała marginalizacja, mówi szef konwentu Krzysztof Lis. Tak, ja myślę, że to jest nasz wspólny interes. Tu nie można powiedzieć, że wspieramy, ale przecież samorządy gmin, samorządy powiatu i samorządy województwa to są te organa samorządowe, które funkcjonują w naszym województwie. Ważnym dla nas wszystkich jest, aby środki finansowe będące przyznane województwu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były jak największe. Mówię o tym budżetowaniu 2021-2027. My w tym roku na ten okres mamy przyznane, rozpisane jako samorząd województwa i cały region zachodniopomorski 1 311 000 000 euro. W poprzednim budżetowaniu mieliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości 200 milionów euro na tak zwane obszary mało zurbanizowane. No i w tej chwili wyszła taka propozycja ze strony pana marszałka, aby samorządy wszystkiego szczebla wspierały zabiegi, starania samorządu województwa o zwiększenie tych środków finansowych. W rządzie jest w ramach tych takich środków unijnych jest 7 miliardów euro na różnego rodzaju dodatkowe wsparcie dla województw. Województwo zachodniopomorskie ma takie dwa ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. On obejmuje z jednej strony Szczecin i okolice, a z drugiej strony obejmuje Koszalin, powiat kołobrzeski, powiat białogardzki, a pozostała część województwa jest tak zwaną specjalną strefą włączenia. I właśnie chodzi o to, aby te dodatkowe środki finansowe przeznaczyć na specjalną strefę włączenia. Tutaj zorganizowałem konwent starostów i opracowaliśmy takie stanowisko popierające te zabiegi, te działania pana marszałka. Oczywiście mówimy tutaj o kwocie 800 milionów euro na ten okres 2021-2026. Myśmy nasze stanowisko wysłali do wszystkich parlamentarzystów województwa zachodniopomorskiego, do pana marszałka, do pana wojewody, do premiera. Otrzymałem ostatnio odpowiedź od pana premiera, że nasi
sensie od kancelarii premiera, że nasze stanowisko zostało skierowane tam do rozpatrywania, ale ta specjalna strefa włączenia, ona jest związana z tym, że dzięki tym środkom, które mieliśmy w poprzednim budżetowaniu unijnym, można było w tych naszych powiatach realizować kontrakty województwa, kontrakty samorządowe i samorząd powiatu szczecineckiego ze wszystkimi gminami miał kontrakt samorządowy. Myśmy jako powiat z tego kontraktu realizowali wiele przedsięwzięć na około 20 milionów złotych. Miasto Szczecinek, poszczególne nasze gminy również, ścieżki rowerowe czy ta komunikacja miejska, więc warto jest o takie wsparcie zabiegać. Wiem, że również wszyscy wójtowie, burmistrzowie też mieli swój konwent wójtów, burmistrzów i takie stanowisko opracowali i też wspierają pana marszałka. Ostatnio otrzymałem informację, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwały przyjął również taki wniosek, petycję można powiedzieć, czy apel do władz rządowych, aby Województwo Zachodniopomorskie mogło w tym uczestniczyć. Gdyby to stało się faktem, to oczywiście możemy mówić o takim innym rozwoju, szczególnie tych rejonów mało zurbanizowanych, czyli drogi gminne, drogi powiatowe, pewna infrastruktura i ta społeczna, i ta z zakresu ekonomii społecznej, więc wiele rzeczy jest do działania i na pewno warto jest tego typu przedsięwzięcia wspierać, apelować i wnosić do rządu o szczególne potraktowanie naszego rejonu, a jednak ta szczególnie zachodnia, ta wschodnia część województwa zachodniopomorskiego, ona jest w dużych obszarach jeszcze niedoinwestowana, niepełną infrastrukturą i to powoduje, że często firmy, które chcą u nas inwestować, no patrzą, czy my jesteśmy właściwie dobrze rozwinięci. Poseł Jerzy Hardie-Douglas jest prawie niewidoczny, nie ma go w lokalnych mediach, czasem pokazuje się w mediach centralnych. Podczas spotkania z parlamentarzystą zapytaliśmy, co jest powodem takiej małej aktywności. Ja jestem przede wszystkim lekarzem, pracuję prawie codziennie. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że jesteśmy w okresie pandemii, to wszystko jest całkowicie, odbywa się nienormalnie. Sejm zbiera się praktycznie raz w miesiącu. Nawet komisja, ja jestem w Komisji Zdrowia, która powinna w tym czasie bardzo aktywnie pracować, to jeżeli zbiera się poza tymi dniami sejmowymi, to na wnioski opozycji, które zresztą prawie zawsze również podpisuję. Czyli w Warszawie, że tak powiem, albo nie bywam wcale i uczestniczę online, albo jeżdżę raz na 2-3 miesiące. Natomiast to, czego może nie widać na co dzień, to jednak ja mam spotkania z osobami, które przychodzą do biura poselskiego. Otworzyłem biuro w Wałczu, byłem tam już parokrotnie. Ostatnio miałem zresztą bardzo ciekawe spotkanie z mieszkańcami Człopy, którzy proszą mnie o taką interwencję w sprawie zmiany przebiegu planowanej obwodnicy Człopy. Ciekawa rzecz, tak? Bo myślę, że kiedyś może się, jak będzie więcej coś już na ten temat wiadomo, a może się uda jakoś doprowadzić do zmiany wstępnych decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to chętnie porozmawiam nad cudami, jakie się dzieją, prawda, nie bez wpływu posłów PiS-u, którzy po prostu mając rodziny zainteresowane takim, a nie innym przebiegiem obwodnicy, potrafią wpłynąć na to, żeby zmienić jej przebieg korzystnie dla swoich członków rodzin. Także to nie jest tak, że nic nie robię. Bardzo myślę, że ważną częścią mojej pracy jest praca w Komisji Zdrowia i w tak zwanych zespołach parlamentarnych. Nie wszyscy wiedzą, że w Sejmie są dziesiątki zespołów parlamentarnych. One dotyczą przeróżnych spraw. Czasami jakiejś wymiany międzynarodowej, czasami samorządności. Ja jestem członkiem i wiceprzewodniczącym zespołu do spraw onkologii w Sejmie. Przewodniczącym jest pan poseł Hock z Kołobrzegu. Natomiast od pewnego czasu jestem przewodniczącym zespołu do spraw kardiologii. W przyszłym tygodniu planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11. Zmiana będzie dotyczyć kierowców zmierzających w kierunku Koszalina od węzła Szczecinek w Śródmieście i potrwa do około połowy czerwca bieżącego roku. Ruch w stronę Piły będzie odbywał się bez zmian.
Kierowcy jadący obwodnicą w kierunku na Kuszalin na węźle Szczecinek-Śródmieście zjadą na DK20 w kierunku centrum Szczecinka na ulicę Słupską, a następnie na rondzie imienia księdza Jana Lisa na stary przebieg drogi krajowej 11 w kierunku Koszalina, czyli ulicy Narutowicza i Koszalińska, do końca objazdu na północnym rondzie obwodnicy. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie. Trasa objazdu będzie odpowiednio oznakowana na każdym skrzyżowaniu. Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są koniecznością przeprowadzenia korekty niwelety jezdni w rejonie węzła Szczecinek-Śródmieście. Prace będą prowadzone przez wykonawcę w ramach gwarancji i na jego koszt. Roboty obejmą odcinek o długości około 400 metrów i będą polegały na korekcie niwelety jezdni, frezowaniu istniejącej i wykonaniu nowej nawierzchni. Stan psychiczny kilkuset tysięcy nastolatków jest obecnie tak słaby, że mówimy tu prawdopodobnie o największym problemie społecznym dotykającym młodzieży w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Fundacja Młodych Liderów porusza istotny temat choroby, jaką jest depresja. Kampania społeczna pod nazwą Poproszę Uśmiech ma na celu przybliżenie problemów, z jakimi zmagają się obecnie młode osoby, a także pomoc w odzyskiwaniu przez nich uśmiechu. Smutny, agresywny, przestał się uczyć, nic mu się nie chce. Czy to tylko przejawy młodzieńczego buntu? Depresja młodzieńcza często jest bagatelizowana przez osoby dorosłe z otoczenia chorego i tłumaczona jest burzliwym okresem dojrzewania. Dane jednak są bezlitosne i zatrważające. Obecnie na depresję cierpi prawie 1/3 nastolatków. Nastolatkowie z lockdownem i nauką zdalną radzą sobie gorzej, niż mogłoby się to wydawać. Niestety swoje konsekwencje może to mieć jeszcze na długo po pandemii. Według raportu Etat w sieci 2.0 szacuje się, że aż 62% nastolatków w wieku 11-18 lat ma problemy ze snem. Z kolei 75% badanych w tej grupie wiekowej martwi się o przyszłość, a 70% czuje się bardziej nerwowymi i rozdrażnionymi niż wcześniej. Co szokuje najbardziej, to fakt, że aż 43% badanych nastolatków miewało lub ma myśli samobójcze. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja do końca 2030 roku będzie na pierwszym miejscu wśród najczęstszych chorób. Telewizja Zachód od przyszłego tygodnia zaprasza na spotkania z psychoterapeutami. Podczas spotkań będzie mowa o sposobach zapobiegania, a także wyjścia z depresji. I to już wszystko w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach pojedziemy do Karlina, a następnie zobaczymy, co narysował Maciek. Następnym punktem programu będą okruchy na niedzielę, a potem spotkamy się z parlamentarzystą. Dziś spotka się z Państwem Jerzy Hardy Douglas, a ostatnią naszą propozycją na dzisiaj będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.